Jak wiecie, nie jestem zwolennikiem gier z gatunku Souls-like. Zwykle odrzuca mnie w nich nie sam poziom trudności i walka ze swoim refleksem, a mozolne przechodzenie wszystkiego od nowa po śmierci. Pojawiła się jednak gra, która jak na Soulsy przypadła mi do gustu i to bardzo. Czy Chronos Before the Ashes zmiękczył mnie na tyle, żebym polubił ten gatunek? Tego dowiecie się z recenzji. Jak zwykle, zostawcie suba i łapkę w górę. Na wstępie warto tutaj wspomnieć, że Chronos jest prequelem dla gry Remnant from the Ashes. Nie miałem okazji w nią jeszcze zagrać, no ale wszystko przede mną. Opowiedziana historia jest krótka, zwięzła i treściwa. Nie znaczy to, że brakuje jej polotu czy dozy dreszczyku niewiedzy. Przygodę rozpoczynamy od cutscenki, gdzie starsza kobieta opowiada nam o czasach, gdy na ziemi budynki pieły się ku niebu, próbując zagrabić tym samym jego kawałek dla siebie. Pewnego razu, z niezbadanych zakątków oraz światów, na ziemi pojawił się smog, który zmiótł z niej dotychczasową ludzką egzystencję. Towarzyszące mu stwory zadbały, aby przy życiu zostało jak najmniej z naszego gatunku. Jakiś czas później pojawiamy się my, bohater lub bohaterka, wybraniec ludzi, który musi stawić czoła potworowi. Za pomocą specjalnych kryształów zostajemy przeniesieni w nieznaną nam rzeczywistość, gdzie królują najdziwniejsze i znane tylko z opowiadań istoty. Tak oto nasz chłopek Roztropek będzie musiał przedzierać się przez labirynt pełen najróżniejszych bestii i zawalczyć o lepszy los dla gatunku ludzkiego. No i to właściwie tyle wystarczy nam wiedzieć o fabule. Gra z założenia mówi nam bardzo niewiele, zarówno w cutscenkach, jak i w trakcie rozgrywki. Może dlatego, że nasz bohater nie ma z kim porozmawiać w świecie. Oprócz pojedynczych postaci, będących swego rodzaju elementem popychającym przygodę dalej lub aktywującym achievementy. Jedyne strzępki informacji, jakie możemy znaleźć o tym, co stało się ze znanym ludziom światem, odnajdziemy w pozostawionych notatkach lub innych zapiskach po ostatnich śmiałkach próbujących przezwyciężyć przypieczętowany dla nich los. Na wielki plus gry zaliczam świat przedstawiony. Nie chodzi mi tutaj o grafikę, a o koncept, wizję tego, co ma przedstawiać. Gra rozpoczyna się w postapokaliptycznym świecie, jakby rzeczywistym odbiciu czasów współczesnych, tyle że zrujnowanym przez wspomnianą bestię. Przyznam, że początkowo patrzyłem na to dziwnie. Nasza postać, chłopek Roztropek, jak go lubię nazywać, wygląda strasznie komicznie, przemierzając stalowe pozostałości po konstrukcjach z XXI wieku z mieczem i drewnianą tarczą. Na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że coś tutaj nie pasuje i ewidentnie nie gra tak, jak powinno. Dopiero później, po rozwiązaniu pierwszej zagadki, wszystko zaczyna nam się układać w całość. Dzięki specjalnym kryształom teleportujemy się w nieznany świat, pełen magii i dziwnych stworzeń. To właśnie tam nasza broń przyda się najbardziej. Ten alternatywny świat jest całkiem spoko. Nie wygląda jakoś odtwórczo i zamieszkujące tam istoty przynajmniej nie są oklepanymi dziwadłami lub żywymi trupami. Jak więc już sami widzicie, koncept jest rzeczywiście bardzo oryginalny. Mało odtwórczy, a to się w dzisiejszych czasach chwali. Ogromnym minusem jest tutaj jednak sama grafika. Bo choć ma swój klimacik, to wygląda bardzo biednie. Taki ubogi kuzyn innych znanych Soulsów. Zwiedzane przez nas lokacje wyglądają jak za czasów PlayStation 2, tyle że dostosowane do znośnych dzisiaj standardów wizualnych. Ciężko to określić, chyba po prostu przemierzane przez nas korytarze, komnaty czy inne miejscówki są wykonane tak minimalistycznie, że nie mamy ochoty nawet na chwilę się zatrzymać i popatrzeć na otaczające nas środowisko. To samo mógłbym powiedzieć o atakujących nas stworach, jednak te, paradoksalnie, wykonane są całkiem. Może nie emanuje od nich masa detali, ale też nie są jakieś szczególnie brzydkie. Trochę nijakie, ale ogólnie nie jest źle. Gorzej ma się jednak sprawa z naszym chłopkiem Roztropkiem. Model naszego głównego bohatera to jakiś mało śmieszny żart, bo jego wygląd przypomina chłopa pańszczyźnianego z okresu wieków ciemnych. Jednak gdy się tak człowiek nad tym trochę zastanowi, to może specjalnie został tak wykreowany? W końcu w dziejach ludzkich nastało nowe średniowiecze. Skoro dalej jesteśmy przy wizualiach, to karygodne byłoby nie wspomnieć o tym, jak wygląda menu wyboru przedmiotu. Mam na myśli tutaj moment, w którym podchodzimy do zagadki, żeby na przykład umieścić w niej jakiś przedmiot. Gra przenosi nas do submenu, dostępnych i zebranych przez nas itemków, które mają nam pomóc przedostać się dalej. Matko, cofnąłem się w czasie, gdy to zobaczyłem. Znów poczułem się, jakbym grał na PlayStation 2 lub pierwszym Xboxie. To jednak nie byłoby takie złe, da się do tego przyzwyczaić. Ale ten znak odmowy dostępu. Chyba lepiej będzie, jak zostawię to bez komentarza.
Grafika to nie wszystko i lwią część każdej gry stanowi mechanika. Ta jest ciekawym połączeniem slashera i soulsów. Dlaczego tych dwóch gatunków? Soulsów, bo poziom trudności rzeczywiście daje się we znaki. Czuć tą toporność bohatera, charakterystyczną właśnie dla tego rodzaju gry. Do tego wytrzymałość, która odpowiada zarówno za obronę, jak i unik, jest ograniczona. Odnawia się wraz z czasem, gdy przysłowiowo odpoczywamy. No i jak to w takim wypadku bywa, mechanika sprowadza się do przewidywania poczynań przeciwnika, zadaniu obrażeń w odpowiednim momencie, a także klasycznemu umieraniu jak najmniej. A, no i jeszcze charakterystyczne odblokowywanie skrótów do uprzednio zwiedzonej lokacji. Każdy, kto lubi ten gatunek, wie, z czym to się je, także nie muszę tego więcej opisywać. Jednak z racji uczciwości chcę wspomnieć, że czasem nasze ataki i uniki działają z bardzo nijakim rezultatem. No dobra, ataki może znacznie mniej, ale unik już zdecydowanie gorzej. Nie wiem, czy to mój brak refleksu, czy nie, ale grałem na normalnym poziomie trudności. I w zdecydowanej mniejszości udawało mi się wykonać poprawny unik, nie mówiąc już o sparowaniu, odbiciu tarczą. Tego nie udało mi się osiągnąć przez całą grę ani razu. No dobrze, ale wspomniałem, że to także połączenie ze slasherem. Dlaczego? Bo nasze ataki nie są ograniczone poprzez żadną staminę czy inne takie. Możemy machać mieczem, toporem, włócznią czy co tam znajdziemy po drodze, bez żadnego wysiłku, ile tylko chcemy. Wiadomo, mamy swoją sekwencję ruchów, tak jak i przeciwnik, ale nie limituje nas nic poza tym. To chyba także dobry moment, aby wspomnieć nieco o bardzo ciekawym pomyśle w rozgrywce i ukaraniu gracza za śmierć. Wraz z każdą kolejną, nasz bohater staje się starszy o rok. Warto zaznaczyć, że grę rozpoczynamy mając już 18 wiosen na karku. Ważne, aby za młodu, tak między 20 a 40 rokiem życia, aby inwestować wylewelowane poprzez walkę z przeciwnikami punkty w siłę, zręczność, a także żywotność. Bo będąc młodym, nasza postać porusza się sprawnie, zwinnie i łatwiej może unikać ataków. Gdy osiągniemy kryzys wieku średniego, dobrze jest zacząć inwestować w mistykę. Ponieważ im starsza staje się nasza postać, tym bardziej czujemy skutki kolejnych lat na karku. Trudniej jest nam się poruszać, a także potrzeba więcej punktów doświadczenia, aby zdobyć następny poziom. Fajnie, że zadbano także, aby wygląd naszej postaci również zmieniał się z biegiem czasu. Mi jednak udało się ukończyć grę zanim się zestarzałem na tyle, aby było to wyraźnie widoczne, więc nie mam jak tego wam zademonstrować. Niewielka szczecina na brodzie w połączeniu z ubogą grafiką raczej nie będzie wiarygodnym udowodnieniem tych słów, tak więc musicie mi uwierzyć na słowo albo przekonać się sami. Starzenie się daje nam również coś w zamian. Co 10 lat uzyskujemy specjalny talent, który obdarowuje naszego bohatera unikalną zdolnością, dodatkowo wzmacniając naszą postać. Muszę przyznać, zasada działania nie jest skomplikowana, ale świeża i intrygująca, przez to rozgrywka się nie starzeje. Niestety widać tutaj niewielki budżet, jakim dysponowało studio, bo gra bywa bardzo nierówna. Raz miejscówki, mimo że ubogie w detale, to wydają się zaprojektowane z pomysłem. Inne zaś polegają na jak najszybszym przedarciu się dalej i wybiciu wrogów. Bardzo zaskoczył mnie też fakt zagadek logicznych, które mimo przyjemnego urozmaicenia, podobnie jak w przypadku lokacji, nie grzeszą polotem. Paradoksalnie, czasem ciężej coś znaleźć w lokacji, bo tekstura nie wyróżnia się na tle otoczenia, niż rozwiązać samą łamigłówkę. W zdecydowanej większości po prostu wygląda to na zasadzie przynieść przedmiot z punktu A, otworzy ci on drogę do punktu C, żeby tam pokonać przeciwnika i z wydropionym itemem wrócić do punktu B. Wiadomo, to klasyczny przykład jak działają gry z tego gatunku, ale skoro sama walka jest nieco prostsza, to może dobrze byłoby wykorzystać tutaj inny atut. To tylko takie moje przemyślenie, ale uważam, że można było lepiej nad tym popracować. Okrojone zasoby finansowe dają się we znaki również przy prowizorycznym craftingu. Przedmiot znaleziony w jednym miejscu łączymy w menu z innym, znalezionym gdzie indziej i tym sposobem otrzymujemy kolejną rzecz, która pozwoli nam przejść dalej. Widać, że twórcom nie brakowało pomysłów na ciekawą rozgrywkę, ale budżetu niestety już tak. To samo tyczy się także rozgrywki, bo grając na normalnym poziomie trudności udało mi się ukończyć grę w niecałe 10 godzin. Chociaż akurat tutaj nie będę na to narzekał, bo pomysł, aby ponownie przechodzić Kronosa, nawet nie przeszedł mi przez myśl. Co ciekawe, myślę, że wśród tych 10 godzin przynajmniej jedna wlicza się w loadingi. O ile między lokacjami nie są jakoś zatrważająco długie. Natomiast gdy umrzemy, bądź chcemy się przenieść lub przeteleportować kryształem w inny zakątek labiryntu, to zdążymy iść do klopa na dłuższe posiedzenie i dopiero zaczniemy rozgrywkę.
Jak zatem ocenić tę grę? Przede wszystkim trzeba na nią spojrzeć jako produkcję będącą swego rodzaju dobrym wejściem w gatunek Souls-like. Takie soft soulsy. Więc za sam ten fakt gra dostaje u mnie oczko wyżej i klasyfikuje ją na mocne 7 na 10. Walka nie jest aż tak wymagająca jak w przypadku tu z tego gatunku, więc jest idealna, aby sprawdzić, czy ten typ gier jest dla nas. Jak dla mnie, to jej największa zaleta. Klimatyczna, a zarazem uboga grafika, będzie obusiecznym mieczem dla gry. Natomiast mechanika starzenia się jest kapitalnym pomysłem, wartym rozwijania w innych grach, bo daje nam ona poczucie realnego upływu czasu. Całość dopełnia ciekawy klimat oraz to, gdzie i kiedy dzieje się akcja. Przekleństwem mniejszych studiów gier jest to, że mają ograniczony budżet. Jednak rozsądnie wykorzystywany potrafi czynić cuda. Tutaj niestety cudów zabrakło. Chronos Before the Ashes to dobra gra, ale nic więcej. Dobra, żeby wkręcić się w Soulsy i potem zagrać w klasyki tego gatunku. Jak zwykle, dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!